Cześć, z tej strony Akcja Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. A dzisiaj naszymi gośćmi są Filip Matusiak, aktywny mieszkaniec Borka, były radny Rady Osiedla Borek oraz Ewa Zachara, przyrodniczka i aktywistka z grupy Wrocławska Zieleń i Wrocławska Przyroda. Cześć wszystkim. Cześć. Cześć. A będziemy dzisiaj rozmawiać o planach miasta na zagospodarowanie zabytkowego terenu przy ulicy Pułtuskiej w historycznej części Parku Południowego. W połowie stycznia Urząd Miasta przedstawił koncept wybudowania na tym terenie zadaszonych kortów tenisowych i budynku kortowego. W całej koncepcji jest jednak kilka problemów i kilka rys. Przede wszystkim to, że miasto pomimo konsultacji z mieszkańcami nie wzięło pod uwagę ich głosu, ich decyzji, a także fakt, że niszczy się zabytkowe dęby i zabytkowy teren i pozbawia mieszkańców ogólnego i łatwego dostępu do parku. Może zacznijmy w ogóle od tego miejsca, o którym będziemy rozmawiać, czyli o Parku Południowym. Jaka jest jego historia i dlaczego ten teren jest tak wyjątkowy i tak wartościowy? Ewa. Ten teren jest tak wyjątkowy i wartościowy dlatego, że w ogóle został podarowany miastu przez jego mieszkańca. Czy to nie jest fajna historia? To był Julius Schottlander, zrobił to w 1877 roku. I rodzina Schottlanderów to była pierwsza taka żydowska rodzina, która była, Niemcy mówią na to, begütet. I to znaczy, że w ogóle wolno im było posiadać ziemię. Tego w ogóle nie było. To było coś nowego i oni byli pierwszą rodziną na Śląsku. I on to przekazał miastu pod warunkiem, że ten teren musi służyć wszystkim mieszkańcom Wrocławia. To już jest taka ładna historia. Ten park został zaprojektowany przez nikogo innego jak Hugo Richtera. Wszyscy teraz znają trakt Hugo Richtera. To była bardzo ważna dla Wrocławia postać. Około 1920 roku stworzył taki piękny plan, na którym widać, że ta część jest integralną częścią Parku Południowego, ta część, która ma być zagospodarowana. I bardzo serdecznie polecam opis tego terenu w książce Iwony Binkowskiej Natura i Miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII wieku do początku XX wieku. Tam widać na tej rycinie, jak przebiegają trakty komunikacyjne, jak ta zieleń się ze sobą łączy. To jest po prostu jeden taki plan. A poza tym rosną tam tak piękne dęby, naprawdę. Park Południowy to też jeden z wrocławskich parków, który z tego co kojarzę został stworzony od podstaw, prawda? Inne parki to zagospodarowane tereny leśne, a tutaj miasto czy Urząd Miasta w tym okresie, o którym mówisz, celowo stworzyło takie miejsce dla mieszkańców. Wydaje mi się, że to też jest taki aspekt, który pokazuje jego wyjątkowość. Tak, zdecydowanie. Inne parki są albo terenami leśnymi, albo mamy dużo parków po byłych cmentarzach. Też jak na przykład ta najcenniejsza część Grabiszyńskiego. A tutaj to jest zdecydowanie przemyślane założenie parkowe. Jak się pojedzie do Niemiec, jak się pojedzie do Berlina, do Monachium, można spotkać bardzo podobne założenia. I zawsze człowiek się w tym dobrze czuje. Miasto w swoich planach mówi o rewitalizacji tego terenu i dostosowania go do aktualnych czasów. Dlaczego i wy jako radni osiedla, mieszkańcy i mieszkańcy tak bardzo sprzeciwiają się temu pomysłowi, żeby powstał tam kort tenisowy w nowej formie? To może ja powiem. Teren jest zabytkowy, ma on określoną jakąś funkcję, te przeszło 100 lat temu. Ta funkcja troszkę się zdegenerowała. W międzyczasie powstały tam jakieś baraki, których nie powinno tam tak naprawdę być. I teraz mieszkańcy dowiadują się w zasadzie z mediów o tym, że pojawi się tam jakiś nowy duży budynek z olbrzymią halą grającą korty tenisowe i podobno dzieje się to na wniosek mieszkańców, co absolutnie nie jest prawdą. Teren jest ważny dlatego, że jest to po prostu część Parku Południowego, więc jest to założenie parkowe. Również częścią parku była wcześniej pętla tramwajowa, gdzie stał domek ogrodnika. Zaś na tym terenie, o którym teraz mówimy, mieliśmy odkryte korty tenisowe w tym miejscu, gdzie one są. A w tym miejscu, gdzie miałaby powstać ta hala, był po prostu tak zwany szpilplac, cokolwiek by to nie było, ale nie były to korty. Oprócz tego była też w postaci rotundy taka szatnia ładna, no i to wszystko w miarę nawet funkcjonowało jeszcze po wojnie. Później pojawiły się tam jakieś baraki i inne tego typu rzeczy. W jakimś tam stopniu było to zagospodarowane na potrzeby tenisa. Pojawił się również dmuchany namiot, taki balon kortowy. Ale jest to konstrukcja nietrwała i w zasadzie aż tak
bez większego wpływu na znajdujące się tam drzewa, w przeciwieństwie do krytej hali, która będzie musiała mieć, zwłaszcza, że mają być to korty utwardzone, która będzie na pewno dużą ingerencją w istniejący drzewostan. Także mieszkańcy i Rada Osiedla stoi na stanowisku, że to nie jest miejsce na taką halę. Są w okolicy, w zasięgu spaceru kilkuminutowego, trzy inne miejsca z krytymi kortami tenisowymi, więc nie wiemy, dlaczego akurat ktoś stwierdził, że w tym miejscu musi być kolejna hala. Chcielibyśmy, żeby zostały tam te otwarte korty, został przywrócony w historycznej formie budynek szatni oraz żeby teren był przez Spartana jedynie zarządzany, a nie stał się jego własnością. Takie są postulaty, no ale troszkę odbiegłem od tematu. W porządku. Pojawiła się petycja o zachowanie parku i w tej petycji mieszkańcy piszą: koniec polityki zaniedbać i sprywatyzować. Zabytki i zieleń są wspólnym dobrem i naszym obowiązkiem jest przekazanie ich potomnym w dobrym stanie. Chcemy uszanowania woli donatora terenu. Teren został przekazany dla wrocławian i ma on pozostać otwarty dla wszystkich mieszkańców. Możecie powiedzieć o tym, jaki jest status petycji, ile mieszkańców ją podpisało i jaką będzie miało moc prawną? Ewa? Jeśli chodzi o petycję, podpisało ją w tej chwili powyżej 2000 osób, dokładnie 2151, jak patrzyłam na początku naszego nagrywania. W każdym razie, jeśli chodzi o petycję, przede wszystkim dociera ona do obywateli i to jest bardzo, bardzo ważne. Ludzie ją bardzo chętnie podpisują i ja mam nadzieję, że ona spowoduje taki przełom świadomościowy tak naprawdę, dlatego że naprawdę jesteśmy dziedzicami pewnej historii. My mamy takie skarby na przykład, tak jak właśnie Park Południowy. Mamy tą tradycję, mamy piękną architekturę, taką perełkę. Naprawdę przecież cały Borek jest wpisany jako zabytek, nie? Także jest pod opieką konserwatorską. Także tutaj nie można nic zmienić i bardzo fajnie by było, wydaje mi się, że w tej petycji esencją jest to zdanie po prostu: koniec polityki zaniedbać i sprywatyzować. Dlatego, że niestety bardzo często tak się dzieje, że mamy coś cennego, mamy coś pięknego, to niszczeje, to się sprzedaje i wtedy wszyscy się cieszą. Jeju, jak oni się cieszą, że wreszcie jest gospodarz, wreszcie po prostu ktoś się tym zaopiekuje. Przepraszam bardzo, dlaczego to jest sprzedawane? To jest nasze dobro wspólne. My powinniśmy się tym wspólnie cieszyć. Co więcej, nasze wnuki powinny się tym cieszyć, nasze prawnuki, bo powinni się cieszyć ludzie przyjeżdżający do tego miasta. Dlaczego, skąd takie postępowanie? Jak można zamienić historyczny park na gigantyczną halę? To trzeba sobie wyobrazić, jakie to jest duże. To ma być w sumie pół hektara przykrytego, a wysokość tego jest, to jest 9 metrów. 9 metrów to jest dwupiętrowy budynek. To jest coś ogromnego, co tam stanie, będzie przytłaczać po prostu całą okolicę. To w ogóle nie pasuje kompletnie do niczego w tym zabytkowym borku. Ja pamiętam konsultacje z Parku Grabiszyńskiego. Nam wtedy bardzo wyraźnie powiedziano, że jeżeli teren jest zabytkowy, tak jak na przykład stary cmentarz Parku Grabiszyńskiego, to wtedy obowiązkowo należy zachować układ komunikacyjny. W ogóle tutaj nie ma o czym dyskutować. Tymczasem okazuje się, że możliwe jest po prostu lepnięcie olbrzymiej hali, podzielenie całego zabytkowego terenu na pół, zabetonowanie olbrzymiej powierzchni parku. Dzień dobry, ale klimatyczny, no po prostu my musimy czymś oddychać, musimy mieć jakąś zieleń, która nas będzie chłodzić. Dlaczego to ma zniknąć? Coś jest nie tak. Po prostu utwardzane korty. Betonowy taras, jakiś łącznik wysoki na 4 metry. Ja nie wiem, dlaczego na 4 metry. Ja wiem, że tenisiści są wysocy, ale może nie aż tak. Poza tym, no naprawdę, jakiś hangar na 9 metrów na zabytkowym terenie. Znaczy, konserwator wydał zgodę na tej zasadzie, że jeżeli się coś przyśle, a konserwator nie zaprotestuje w ciągu 2 tygodni, to wtedy przejmuje się taką milczącą zgodę. Tylko ja podejrzewam, że w tym przypadku akurat to po prostu ta koperta gdzieś została wyrzucona razem z reklamami albo nie została otwarta, bo po prostu konserwator też jest zarzucony straszną ilością spraw. Także tutaj naprawdę nie rozumiem samego zjawiska. Mhm. A jeśli chodzi o petycję, to nie jest dokument, który ma jakąś moc prawną. Petycja się składa kiedyś i ona będzie rozpatrzona i przy petycji jest albo jest przyjęta, albo jest odrzucona. Nie ma apelacji, jeśli chodzi o samą procedurę petycyjną.
Ale mam nadzieję, że po prostu samo to, że tyle osób ją podpisuje tutaj, rzeczywiście trochę wpłynie na nasze wspólne życie we Wrocławiu. Dlatego, że możemy osiągnąć coś bardzo fajnego. Możemy wciągnąć ludzi naprawdę w... I też mam nadzieję, że urzędników, uratowanie bardzo fajnej, bardzo fajnego miejsca. Tak, temat rzeczywiście bardzo emocjonuje i mieszkańców, i urzędników, do tego stopnia, że w dniu, w którym nagrywamy, czyli 21 stycznia, na Facebooku Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia wydało oświadczenie, w którym przedstawia swoje stanowisko na sprawę zagospodarowania tych terenów i urząd pisze tak. Wolą prezydenta Wrocławia nie jest i nigdy nie będzie chęć niszczenia zabytkowych terenów Wrocławia, ani też wycinka drzew. Nie tak zamierzamy zmieniać Wrocław. Chcemy natomiast, by obiekt położony w urokliwym Parku Południowym bardziej przystawał do naszych czasów. Chcemy go upiększyć i uczynić bardziej funkcjonalnym, by jeszcze lepiej służył mieszkańcom. Czy taki komunikat was uspokaja? Nie. Filip? Zupełnie nas nie uspokaja. To są tylko słowa. Rewitalizacja to jest słowo, na które ostatnio większość przyrodników ma alergię. Chciałbym od tego zacząć, bo zwykle polega ona na wycinaniu drzew i betonowaniu przestrzeni. Nie inaczej będzie tutaj. Zresztą już w tej chwili słyszeliśmy o tak zwanych sanitarnych wycinach 18 drzew w tym miejscu, co już jest dosyć rzeczą, która wzbudza pewne podejrzenia. Dodatkowo ta hala na 100% będzie wymagała redukcji tych dębów oraz wpłynie na ich życie, ponieważ zostanie im zabrana woda. Także zamienimy park w halę do tenisa i w zasadzie nie wiem, gdzie tutaj jest, jak można czuć się uspokojonym tym, że miasto wprost mówi, że chcą zbudować tam halę i że to będzie super dla mieszkańców. Nie będzie, mieszkańcy chcą mieć park. I teraz tak, również w tym uspokajającym piśmie od miasta jest... jakiś taki wybieg prawniczy podany, że zostanie tak sformułowana umowa przekazania terenu aportem spółce prawa handlowego, żeby teren nigdy nie przeszedł w prywatne ręce. Miasto sobie może wpisać różne deklaracje, różne podpisy pod różnymi dokumentami, ale prawda jest taka, że jeżeli Spartan zostanie sprywatyzowany lub zbankrutuje, to ten teren przejdzie na ręce nowego właściciela. I można zaklinać rzeczywistość w różne sposoby, ale nie zmieni to tego faktu. Ten teren przejdzie w ręce syndyka masy upadłościowej lub prywatnego właściciela, który kupi ten teren. Także inna sprawa, że pan prezydent maksymalnie porządzi jeszcze 7 lat, także jego słowo o niesprzedaży tego terenu jest ważne jeszcze 7 lat, a później nie wiadomo co. Dęby mają 130, można je zabić w 5, nowe będą rosły kolejne 130. 2250 rok. Ja też nie jestem uspokojona specjalnie, zwłaszcza kiedy oglądam różne sytuacje we Wrocławiu, na przykład ze Stadionem Olimpijskim. Mieliśmy niedawno, to był teren zabytkowy i został rozszlachtowany. Pan prezydent obiecał pomoc osobom broniącym stadionu, po czym się okazało, że jego podpis widnieje też na dokumentach sprzedażowych. Jeśli chodzi o drzewa, możemy pomyśleć o ulicy Olszewskiego i tym słynnym remoncie, kiedy nieoczekiwanie okazało się, że drzewa mają korzenie. Miały za płytko. Przecież każdy wie, że 60% korzeni każdego drzewa jest na głębokości do 30 centymetrów. No jak można być tym zaskoczonym? No przepraszam. Poza tym na przykład rozporządzenie prezydenta o ochronie drzew tak naprawdę w praktyce stosowane jest tylko przez ZZM. To jest jedyna jednostka. Wszystkie inne po prostu robią co chcą. Także tutaj nie jestem uspokojona ani trochę. Znamy ten przypadek ze Szczepina, gdzie w trakcie budowy kortów, którymi też zarządza Spartan, czyli spółka miejska, o której rozmawiamy, w trakcie budowy kortów drzewa też były masakrowane, bo chyba inaczej tego nie można określić. Natomiast Spartan w tych komentarzach pod dzisiejszym oświadczeniem i w całej dyskusji i dialogu pomiędzy Urzędem Miejskim a mieszkańcami twierdzi, że jest w stanie odpowiednio zaopiekować się drzewami podczas budowy. Ewa, ty dzisiaj mówiłaś na konferencji pod kortami o tym, dlaczego dęby są tak delikatnym drzewem, jeżeli chodzi o cały ekosystem, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o wielkiej budowie. Czy mogłabyś przybliżyć ten temat słuchaczom? Znaczy, jeśli chodzi o Spartana, to rzeczywiście zmasakrował drzewa. Drzewa
można masakrować naprawdę na bardzo, bardzo wiele sposobów. Nie trzeba koniecznie ich wycinać. Nie trzeba koniecznie utrącać im koparką gałęzi. Wystarczy, że się im przejedzie po korzeniach. Tak naprawdę, jeżeli się im przejedzie po korzeniu, to ten korzeń obumiera, do widzenia. Po prostu. I w tym momencie co się dzieje? Bo po pierwsze zaczyna się infekcja, po drugie drzewo całe traci statykę, dlatego że obumierają korzenie z jednej strony. Także takie drzewo może się przewrócić, a potem się nazywało, a było niebezpieczne, było chore, zagrażało i w ogóle, ojej, nic tylko wyciąć. Nie, my sami coś robimy. Poza tym na placach budów notoryczne jest składowanie materiałów budowlanych pod drzewami, nie wiem, żeby nie zamokły, nie mam zielonego pojęcia, i parkowanie maszyn pod drzewami. To po prostu na porządku dziennym. Poza tym na placu budowy po prostu tych maszyn jest wiele, one się muszą równocześnie mijać, jedne przewożą, wywożą i po prostu w tym momencie drzewa zupełnie nie są brane pod uwagę. Strefa ochrony drzewa nie istnieje, ale nawet gdyby rzeczywiście tutaj ktoś stał na tym placu budowy i pilnował, a nadzór hydrologiczny tak naprawdę tylko wpada, bo ma opłacone 9 godzin na całą budowę, nie? Tylko wpada, zerka i po prostu nie ma możliwości sprawdzania, ile razy ta koparka przejechała drzewu po korzeniach, nie? Ale zakładamy, że rzeczywiście uszanowano strefę ochrony drzew, że nie prowadzono żadnych wykopów w korzeniach, ale przepraszam bardzo, jak? To jest zupełnie nierealistyczne. Na przykład dokumenty, które otrzymała Rada Osiedla, wyraźnie wskazują, że tam ma być kotłownia na przykład i doprowadzenie gazu. No, przepraszam bardzo, jakoś musi być wykopany gazociąg. Gdzieś będzie wykop. Ten cały teren jest porośnięty drzewami. No jak to zrobić? Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości wciśnięcia gigantycznej hali na zadrzewionym terenie, żeby nie poharatać tych drzew. Żeby im nie zniszczyć konarów, żeby im nie zniszczyć korzeni. Czegoś takiego po prostu nie ma. To jest fizycznie niemożliwe. A potem utwardzimy bardzo dużo powierzchni. Nie, to jest jedna rzecz. Poza tym same wykopy spowodują obniżenie wód gruntowych i poziomu wód gruntowych. I to nie tylko po tej stronie z kortami, ale też nawet w Parku Południowym. Ja pamiętam, jak byłam w okolicy pól irygacyjnych i tam były takie bardzo smętne, schnące dęby. I zapytaliśmy naszą przewodniczkę, co jest z tymi drzewami. A ona mówi, tutaj poziom wód gruntowych się obniżył. I wtedy, a jak wróci, to im będzie lepiej. Nie, one po prostu nie lubią zmian. One zdecydowanie nie lubią zmian. Także tutaj nie można gwarantować tego, że te drzewa przetrwają, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Naprawdę, ja bardzo wcześnie przestałam wierzyć w świętego Mikołaja, kiedy powiedział, zapytany, jak ma na imię Jurek, nie? I podejrzewam, że to jest dokładnie ten fenomen. Po prostu nie ma takiej opcji, no naprawdę, przy przestrzeganiu wszystkich procedur, przy najlepszej woli wszystkich, przy uważaniu tak, jak nikt jeszcze nigdy na budowie nie uważał. Nie ma takiej opcji, żeby te drzewa nie wymarły. A jeszcze się to odbije na parku po drugiej stronie. Jeszcze do zeszłego roku mieszkańcy korzystali z tego terenu, korzystali z tych odkrytych kortów, które wciąż aktualnie się tam znajdują. I wtedy miasto wymówiło umowę aktualnemu dzierżawcy terenu, czyli organizacji tenisowej, która tym terenem zarządzała. Co się stało później? Jakie jest kalendarium tego, co się wydarzyło? Filip? No więc tak, były konsultacje chyba w czerwcu na tych kortach, gdzie klub, który dowiedział się bardzo niewiele wcześniej o tym, że musi opuścić ten teren, w bardzo dużej ilości przyszli ludzie i po prostu na tych konsultacjach mocno protestowali. Oczywiście w raporcie z konsultacji nie znajdziemy na ten temat za dużo informacji, mimo że przez półtorej godziny rozmawialiśmy tylko o tym, no ale po to są raporty z konsultacji właśnie. I z tego klubu, bo to jest Krzycki Klub Tenisowy, który był prowadzony społecznie, jeden z większych klubów i takich z większymi sukcesami, między innymi Hurkacz jest, zdaje się, absolwentem tego klubu. Także, Także był to klub z tradycjami, który udostępniał młodzieży korty za naprawdę niskie stawki i był to klub społeczny. W tej chwili jest tam Spartan na zasadach komercyjnych w zasadzie. W międzyczasie, po tych konsultacjach, na których
jeszcze byłem wtedy w Radzie Osiedla, zostaliśmy poinformowani, że teren będzie mieć uchwalony plan zagospodarowania do końca roku, co się nie stało i ma się nie stać. Dowiedzieliśmy się również, że po wynikach z konsultacji będą podjęte następne kroki, jakieś tam kolejne konsultacje. No ale w międzyczasie dostaliśmy jako Rada Osiedla takie pisemko, zdaje się, nie pamiętam z którego wydziału, w każdym razie Rada Osiedla zawsze opiniuje, gdy miasto chce coś komuś przekazać, tak? Czy sprzedać jakąś nieruchomość, Wydział Obrotu Nieruchomościami, zdaje się. Dostaliśmy takie pismo, że chcą przekazać za darmo ponad 3 hektary terenu w Parku Południowym spółce Spartan, no i wyraziliśmy opinię negatywną jako Rada Osiedla. Oczywiście nie została wzięta pod uwagę, zdaje się. W międzyczasie też z mediów dowiedzieliśmy się, że tam już jest, postępuje proces wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji pożytku publicznego, o dziwo. Oczywiście wystąpiliśmy jako Rada Osiedla o informacje na temat tej lokalizacji i całego przebiegu procesu decyzyjnego, ponieważ nic o tym nie wiedzieliśmy. Tak jak mówiłem, dowiedzieliśmy się z mediów. Na co dostaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej, a nie w trybie statutu rad osiedli ustalonego przez Radę Miasta, czyli kolejny absurd, bo nie wnioskowaliśmy jako dostęp do informacji publicznej, tylko jako Rada Osiedla chcieliśmy być stroną. Dostaliśmy jedynie decyzję lokalizacyjną, nawet bez mapy, już nie mówiąc o tym, że nie dostaliśmy ani słowa na temat tego, jak przebiegał proces decyzyjny w tej sprawie. Również na konsultacjach zostaliśmy poinformowani, że Spartan będzie tylko zarządzał tym terenem. W międzyczasie okazało się, że stanie się jego właścicielem. Teraz miasto tłumaczy, że po prostu łatwiej będzie wziąć kredyt. No dobrze, więc najprostszym rozwiązaniem jest zrób się tą halę gdzie indziej, jest na to dużo miejsc i będziecie musieli brać kredytu. Park zostanie parkiem i to jest po prostu najprostsze rozwiązanie. Ale rozumiemy, że ktoś się uparł i będzie brnął w zaparte. My też będziemy brnąć w zaparte. Chcielibyśmy, żeby miasto dobrze sobie zdawało z tego sprawę, że mieszkańcy, Rada Osiedla, społecznicy nie odpuszczą. No dobra, słuchajcie, ale Spartan to spółka miejska, więc grając tu trochę adwokata diabła, co jest takiego złego w pomyśle, żeby ten teren oddać w zarządzanie czy we własność spółce, która jest spółką miejską? Pozwolę sobie to skomentować. Jest to spółka prawa handlowego i dotyczy ją kodeks postępowania, który dotyczy spółek prawa handlowego. Więc tak jak mówiłem wcześniej, upadłość, teren przechodzi w ręce syndyka masy upadłościowej, a jeżeli jest prywatyzowana, no to teren przechodzi w ręce nowego właściciela. I teraz miasto mówi, że nie sprywatyzuje, a przymiarki do prywatyzacji Spartana miały już miejsce w 2011 roku. Zresztą w dokumentach na BIP widnieje nazwisko prezydenta Sutryka jako jednej z 5 osób, które przygotowywały ten teren do sprzedaży w 2011 roku, co jest jeszcze bardziej kuriozalne. To nie jest jedyny przypadek spółki, którą próbowano sprzedać. Śląsk-Wrocław jest kolejnym takim przykładem. Także to nie jest tak, że spółki miejskiej nie można sprywatyzować. Jeżeli ktoś tak mówi, to kłamie. I jeżeli ktoś mówi, że po prywatyzacji teren zostanie miejski, to też kłamie. A niestety są takie osoby w tym mieście, które wprost takie drdymały po prostu ludziom pięknymi, okrągłymi słowami mówią wprost. I nie dajmy się oszukać. Jeżeli teren przejdzie we władanie spółki, to nie obowiązuje tutaj w zasadzie zarządzenie prezydenta o ochronie terenów zieleni. Także z drzewami można robić wszystko, naprawdę można robić wszystko. Nie obowiązują przepisy o dostępie do informacji publicznej. Także w zasadzie możemy pytać o wszystko, nie dostaniemy żadnej informacji. Również spółka może sobie ten teren ogrodzić, może teraz powiedzieć, że tego nie zrobi, ale może go ogrodzić i też nikt nie będzie za bardzo mógł tutaj zareagować. Jest więcej tego typu właśnie rzeczy, które są po prostu niepokojące i owszem, jeżeli się miasto ma jakieś tam praktyki, że tego nie robi, to super, ale to nie znaczy, że to się nie stanie. Więc nie jest to gwarancją. To, że prezydent czy jakiś dyrektor departamentu powie, że jakiś fakt nie zaistnieje, nie znaczy, że ten fakt nie zaistnieje. Jedyne, co nas chroni, to po prostu pozostawienie tego terenu we władaniu 100% gminnym. Tyle. I drzewa powinny być w zarządzie zieleni miejskiej, który umie się nimi zająć. To już udowodnił. Jako jedyna zresztą podległa prezydentowi jednostka w mieście, tylko zarząd zieleni miejskiej odpowiednio dba o drzewa, niestety.
Ewa, wspominałaś o tej roli konserwatora zabytków, o tym, że decyzja, jako że teren jest historyczny, decyzja czy wydanie decyzji na temat jego zagospodarowania też powinno przejść przez konserwatora zabytków. Czy konserwator w tej sprawie jakkolwiek się wypowiedział? Czy znamy jego stanowisko? Nie, w ogóle się nie wypowiedział, ale też nie wiadomo, czy otworzył kopertę. Dlatego, że jest ta klauzula milczącej zgody. Jeżeli 2 tygodnie mijają bez protestu, to znaczy, że można, sprawa jest przyklepana i można postępować dalej. Tutaj koniecznie trzeba zwrócić uwagę konserwatora, dlatego że to jest tak ewidentnie niezgodne z przepisami. No tutaj to dbanie o zabytek, żeby przystawał do naszych czasów. Taka pięknie przystająca do naszych czasów gigantyczna landara w historycznym parku z totalnym zaburzeniem układu komunikacyjnego. No coś tu jest po prostu nie tak. Także zdecydowanie trzeba będzie poprosić konserwatora, żeby wrócił do tej koperty. W jaki sposób w takim razie wyobrażacie sobie zagospodarowanie tego terenu? Jaki jest idealny scenariusz dla mieszkańców, który sprawia, że wciąż mogą korzystać z tej przestrzeni? Filip. Idealny scenariusz dla mieszkańców, który również wynika ze 100-kilkudziesięciostronowych konsultacji społecznych oraz z opinii Rady Osiedla, jest taki, że ten teren powinien być otwarty w stronę Parku Południowego, zlikwidowane wszelkie płoty, połączony łącznikami przez ulicę Sudecką, a zaś na samym terenie powinna pozostać w tym miejscu, gdzie jest ścianka, korty odkryte. Chcielibyśmy przywrócenia tej rotundy historycznej, która mogłaby być szatnią. I ewentualnego odświeżenia ścieżek, pozbycia się tych brzydkich baraków, które tam w tej chwili stoją. Absolutnie nie chcemy, żeby tam powstawała jakaś nowa, brzydka, nowoczesna, wielka architektura pod tytułem hala, łącznik, ogrzewania gazowa i kawiarenka, czy tam budynek socjalny przewymiarowany. Tego byśmy nie chcieli. Także chcemy tam po prostu rewitalizacji, ale nie pod tytułem wycinamy stare drzewa, sadzimy nowe, tylko przywrócenia świetności terenu w maksymalnie możliwie zbliżonej do oryginału formie. A jeżeli chodzi o słowo oryginał, mam tu na myśli to, co było przed wojną. Zwłaszcza, że tamta oryginalna architektura też nawiązuje do tego, co jest po drugiej części. Akurat tam była taka bardzo przyjemna dla oka, proporcjonalna rotunda. I to naprawdę bardzo ładnie się łączy z tym miejscem, gdzie ludzie, no niestety chlebem na ogół karmią kaczki w Parku Południowym. Naprawdę to będzie bardzo ładnie wyglądało i zieleń ma być po prostu zupełnie normalnie zadbana. No i dodatkowo drugi postulat jest taki, żeby nie przekazywać tego żadnej spółce prawa handlowego, zostawić to w gminnym zasobie. Nie jest potrzebny żaden kredyt na żadną budowę, ponieważ żadna budowa nie jest tam potrzebna. Dlatego może to spokojnie zostać w gminnym zasobie i być utrzymywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Tego byśmy sobie życzyli. No i zachęcamy do podpisywania naszej petycji mieszkańców, którą znajdziecie zarówno na stronie Rady Osiedla Borek, jak i w wielu, wielu innych miejscach. A jeżeli ktoś nie trafi na stronę Rady Osiedla Borek, to zawsze może wygooglować Park Południowy dla mieszkańców, a nie dla wybrańców. Dokładnie. W opisie tego odcinka znajdziecie też ten link. Zachęcamy Was serdecznie do tego, żeby nie tylko zapoznać się z petycją, ale zapoznać się też z historią Parku Południowego, którą trochę dzisiaj nam Ewa i Filip przybliżyli. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie, dzięki bardzo za rozmowę. To my dziękujemy. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy słuchają i podpisują te petycje. Naprawdę warto ją udostępniać. No po prostu mamy szansę zachowania czegoś fajnego w tym mieście. No i powinniśmy po prostu z niej skorzystać. I też taka prośba do urzędników. Naprawdę zachowajmy to wspólnie, prawda? Dziękuję. Ja również dziękuję i chciałem też podziękować wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, przyrodnikom, aktywistom. Naprawdę w tym przypadku po prostu przerasta moje najśmielsze oczekiwania to, ile osób jest w to zaangażowanych po stronie społecznej. Miasto może nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to cały Wrocław jest ruszony. Dlatego tym bardziej prosimy urzędników o naprawdę rozsądne podejście do sprawy, bo my nie odpuścimy.
Super. Jeszcze raz przypominam, że petycję znajdziecie w opisie. Wszystkie linki do bieżącego opisu sprawy do Rady Osiedla Borek też znajdziecie w opisie. Zachęcamy Was do pokazania, że macie swój głos w tej sprawie. A nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto, znajdziecie na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wystarczy wpisać Akcja Miasto. Rozmowę przeprowadziła dla Was Karolina Popów, produkował Arek Młynarczyk. A przypominam, że moimi gośćmi byli dzisiaj miłośnicy Parku Południowego Filip Matusiak i Ewa Zachara. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dzięki.